W tym wydaniu kryminalnych opowieści świat skupimy się na słowackiej mafii i jej powiązaniach z włoskimi strukturami przestępczymi. Organizacje mafijne na Słowacji osiągnęły wysoki poziom rozwoju, sięgając do kręgów rządowych czy wymiaru sprawiedliwości. Ludzie czerpiący z tego największe korzyści nie wahali się nawet zabić dziennikarza śledczego Jana Kuciaka i jego narzeczonej Martuny Kusznirowej. Kuciak zbierał informacje na temat mafijnych pieniędzy, oszustw i kontaktach z politykami. W poniedziałek 26 lutego 2018 roku prezydent słowackiej policji, odpowiednik komendanta głównego Tibor Gaspar, poinformował, że w weekend w domu w zdominowanej przez ludność węgierską miejscowości Velká Macha, 60 km od Bratysławy, należącym od lipca 2017 roku do 27-letniego dziennikarza śledczego portalu Actuality Jacka Kuciaka i jego 27-letniej narzeczonej Martini Kusznirowej z wykształcenia archeolog, z którą na maj planowali ślub, ujawniono ciała ich obojga. Zostali zastrzeleni. O zbrodni wiadomo było tyle, że ofiary zginęły od pojedynczych strzałów. Kuciaka znaleziono w kotłowni, postrzelonego w klatkę piersiową, a kobietę w kuchni, postrzeloną w głowę. Komendant wprost określił to mianem egzekucji, która mogła mieć związek z pracą Kuciaka. Jednocześnie przekazał, aby dziennikarze informowali o ewentualnych groźbach wobec nich. W przypadku Jana Kuciaka o takich groźbach nie było wiadomo. Choć niektóre źródła podają, że składał on zawiadomienie w tej sprawie do prokuratury, które jednak zbagatelizowano i postępowanie umorzono. Sytuacja zakończyła się dla niego tragicznie. Po zabójstwie część redaktorów bliżej niesprecyzowanych mediów miało otrzymać ochronę. Kuciak prywatnie był miłym, spokojnym chłopakiem. Pochodził ze wsi Stjawnik, nieopodal czeskiej granicy. Chciał być ekonomistą lub inżynierem, ale został dziennikarzem. Ukończył studia w tym kierunku. Na konkurs dla początkujących reporterów na temat korupcji w służbie zdrowia przyniósł mnóstwo materiałów o układach między politykami a koncernami farmaceutycznymi. Tak zaczął zajmować się tematyką mafijną i oszustwami podatkowymi. Zwykle spędzał przed komputerem i dokumentami całe dnie, niekiedy też noce czy weekendy. W ten sposób szukał informacji, niekoniecznie jeżdżąc gdzieś i rozmawiając z ludźmi. Mając 27 lat, pisał o największych aferach korupcyjnych na Słowacji. Jak podał Dennik N., dziennikarz badał m.in. przypadki przestępstw podatkowych, za którymi mogły stać osoby związane z partią polityczną Smer SD pod wodzą premiera Słowacji Roberta Fico. Mowa na przykład o przedsiębiorcach takich jak Ladisław Baszternak czy Marian Kocner. W ostatnim artykule z początku lutego Kuciak pisał właśnie o Kocznerze, przedsiębiorcy budowlanym. Jego nazwisko pojawiało się przy różnego rodzaju aferach podatkowych czy bankowych. Actuality ujawniło, że Jan Kuciak miał dostawać groźby bezpośrednio od przedsiębiorcy. Dla przykładu, że ten zacznie interesować się jego rodziną. Śmierć Kuciaka spowodowała reakcję mediów i polityków. Koncern Ringel Axel Springer Slovak, wydający portal Actuality, poprosił o wyjaśnienie tej sprawy i stanął na stanowisku, że zbrodnia musiała mieć związek z pracą zawodową dziennikarza. Minister spraw wewnętrznych Robert Kaliniak wycofał się z urzędu w wyjazdowym posiedzeniu rządu, a premier Robert Fico stwierdził, że zabójstwo było atakiem na wolność prasy i demokrację. Rząd Słowacji zapowiedział nagrodę w wysokości 1 000 000 euro za pomoc w rozwiązaniu sprawy zbrodni. Prezydent Słowacji, Andrzej Kiska, ogłosił rozmowy z przedstawicielami wszystkich partii o rekonstrukcji rządu lub nawet przedterminowych wyborach. Na 13 marca 2018 roku zaplanowano Marsz Pamięci Jana Kuciaka i sprzeciwu wobec korupcji, choć ostatecznie liczne, pokojowe wiece zaczęto organizować wcześniej. W kwietniu przyjęły one już formę demonstracji i protestów. Mieszkańcy Słowacji chcieli międzynarodowego śledztwa prowadzonego przez niezawisłe instytucje, tak w sprawie zamordowania Kuciaka, jak i jego narzeczonej, jak i afer, które opisywał dziennikarz. Buntowali się też przeciwko ministrowi spraw wewnętrznych, który zapowiadał zmiany w kierownictwie policji, a tymczasem wciąż komendantem głównym policji pozostawał Tibor Gaspar. Warto wspomnieć, że o ile egzekucja na Janie Kuciaku i jego narzeczonej to pierwszy przypadek potwierdzonego, zaplanowanego zabójstwa dziennikarza na Słowacji, to wcześniej miało miejsce kilka niewyjaśnionych sytuacji.
Mowa o zaginięciu w 2008 roku dziennikarza Pawola Rypala, specjalizującego się w tematyce mafijnej, oraz zaginięciu w 2015 roku dziennikarza Mirosława Pejki z Gospodarskich Nowin. Już dzień po przekazaniu przez policję informacji o śmierci Kuciaka publicznie pojawiły się kolejne hipotezy dotyczące motywów zbrodni. Obok tej, wedle której mógł to być efekt konfliktu dziennikarza z przedsiębiorcą Marianem Kocznerem, Tom Nicholson, dziennikarz z Kanady, od lat mieszkający na Słowacji, w rozmowie z Dennikiem N. ujawnił, że pracował z Janem Kuciakiem nad sprawą defraudowanych na Słowacji pieniędzy z funduszy europejskich, przeznaczonych na rozwój rolnictwa, które miały potem, wbrew przeznaczeniu, trafiać do Włoch. Na tle procederu pojawiły się wątki kontaktów wywodzącej się z włoskiej Kalabrii organizacji mafijnej 'Ndrangheta z wysoko postawionymi słowackimi politykami. Artykuł przygotowywany przez Kuciaka dla portalu Actuality pozostał niedokończony i w takiej formie opublikowało go potem w tłumaczeniach wiele redakcji na całym świecie. Jedną ze znanych postaci w nim wymienianych była Maria Troszkowa, główna doradczyni rządu Słowacji, która w 2011 roku założyła spółkę FIA Management z Antonio Vadalą, oskarżonym na początku lat 2000 i potem uniewinnionym o ukrywanie zabójcy z klanu Libri, należącego właśnie do 'Ndranghety. Potem Vadala na Słowacji był uznawany za przedsiębiorcę rolnego, a nawet energetycznego, kiedy chciał wybudować fabryki za 70 milionów euro. Troszkowa po odejściu ze spółki została asystentką jednego z posłów partii Smer SD, któremu, jak wiadomo nieoficjalnie, przedstawił ją zapewne Vadala. Syn wspomnianego posła miał prowadzić spółkę z Włochami, a Vadala dysponował wierzytelnościami wobec firmy z branży bezpieczeństwa, którą poseł prowadził niegdyś razem z synem. Jak widać, od włoskiego mafioza przez biznes z posłem i jego synem niedaleko już do sfer rządowych. Vadala nie krył się z tym, otwarcie deklarując, że będzie głosował na partię Smer SD. Trzeba tu wspomnieć, że nazwisko członków rodziny Vadala pojawiało się w sprawach karnych we Włoszech i na Słowacji wielokrotnie, choćby w 2017 roku w nakazie aresztowania 18 osób podejrzanych o przemyt do Europy kokainy na potrzeby 'Ndranghety. Innym razem krewnego Antonio Vadali na Słowacji oskarżono o groźby wobec pewnego przedsiębiorcy rolnego, od którego ziemię chciał przejąć właśnie Antonio. Groźby polegały m.in. na przesyłaniu nabojów, a potem na otwartych pogróżkach wobec traktorzysty zatrudnionego w firmie. Ostatecznie dowody uznano jednak za niewystarczające i podejrzanych wypuszczono na wolność. Innym razem postać Antonio Vadali pojawiła się w sprawie wyłudzeń podatku VAT przy fikcyjnym obrocie nieruchomościami. Choć dowodów było wiele, Vadala również i tutaj nie został o nic oskarżony, a pokrzywdzony wycofał się ze swoich roszczeń. Poza tymi sytuacjami, media wielokrotnie nagłaśniały kwestie firm zakładanych przez Włochów na wschodzie Słowacji, a które służyły do wyprowadzania w ten sposób dotacji unijnych i finansowania działalności mafijnej. Wiadomo, że na Słowacji mogło w ten sposób działać kilka klanów zaliczających się do 'Ndranghety. Część dziennikarzy była w tych sprawach przesłuchiwana przez policję i prokuraturę. Kilka dni po odkryciu zbrodni, gdy portal Actuality opublikował niedokończony artykuł Jana Kuciaka o defraudacji pieniędzy unijnych i związkach mafiozów 'Ndranghety z otoczeniem premiera Słowacji Roberta Fico, instytucje unijne zaczęły zabierać głos. Z tego powodu na początku marca Komisja Europejska zażądała od Słowacji wyjaśnień, a przedstawiciele Partii Zielonych zgłosili do Europejskiego Urzędu do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych, OLAF, że niepokoi ich fakt możliwego finansowania działalności przestępczej przez defraudację środków unijnych, do czego może dochodzić z udziałem Słowackiej Agencji Płatniczej do Spraw Rolnictwa, APA. Jak ujawnił Kuciak, tylko w latach 2015-2016 firmy powiązane z włoskimi klanami mafijnymi otrzymały z APA ponad 8 milionów euro dopłat. W sprawie zabójstwa Kuciaka i jego powodom przyglądał się też Parlament Europejski, wysyłając swoich przedstawicieli na Słowację. Słowacka policja szybko zatrzymała 10 osób, głównie Włochów, których sam Jan Kuciak w swoim artykule podejrzewał o kontakty z mafią z Kalabrii. Nieoficjalnie mówiło się też, że wpadł m.in. wymieniany już Antonio Vadala, współpracujący biznesowo z osobami z otoczenia słowackiego premiera Roberta Fico.
Urzędnicy ci mieli zrezygnować w związku z tymi podejrzeniami ze stanowisk. 15 marca 2018 roku premier podał się do dymisji, a społeczne protesty doprowadziły faktycznie do rekonstrukcji rządu. Premierem został wtedy reprezentujący tę samą partię, Smer SD, Peter Pellegrini. Zmienił się także minister sprawiedliwości, spraw wewnętrznych i prezydent policji. Pod koniec marca 2018 roku OLAF zapowiedziało, że będzie weryfikowało, czy istnieją podstawy do wszczęcia śledztwa w związku z możliwością defraudacji funduszy unijnych przeznaczonych na rozwój rolnictwa na Słowacji. Sprawa Jana Kuciaka powróciła do mediów w połowie września 2018 roku. Wtedy to prokuratura przekazała, że bada dwie wersje wydarzeń, które doprowadziły do śmierci dziennikarza, ale obie i tak zakładają zlecenie zabójstwa dokonanego przez płatnego egzekutora. W toku czynności zatrzymano 7 obywateli Włoch, których następnie zwolniono z braku dowodów. Przygotowano też portret pamięciowy osoby mogącej mieć wiedzę o zbrodni. Śledczy nie informowali jednak, jaka była jej rola w wydarzeniach z lutego 2018 roku. Niespełna 2 tygodnie po tych informacjach prokuratury zatrzymano 8 osób, z których potem 3 aresztowano po przedstawieniu zarzutów w związku z zabójstwem Jana Kuciaka i jego narzeczonej. W gronie podejrzanych znalazł się Tomasz Esz, były funkcjonariusz pionów śledczych słowackiej policji, który w 2014 roku przechodził szkolenia z zakresu ochrony osobistej w Europejskiej Akademii Obrony, którą w Polsce, we Wrocławiu, założył dr Andrzej Bryl, organizując jednocześnie ośrodek szkoleniowy w Wielkopolsce. Akademia była już wcześniej obiektem zainteresowania mediów, jako że szkolono tam niegdyś podobno członków ukraińskich bojówek prawicowych, a zdaniem Gazety Wrocławskiej także ochronę libijskiego dyktatora Muammara Kaddafiego. Choć zatrzymania w sprawie Kuciaka można było nazwać przełomem w sprawie, wciąż nieustaleni pozostali zleceniodawcy zbrodni. Niemal bliźniaczo wyglądało na tamtym etapie postępowanie w sprawie zabójstwa dziennikarki śledczej z Malty, Dafne Caruan Galizia, która zginęła w zamachu bombowym z października 2017 roku. Zajmowała się tematyką korupcyjną. Pisała m.in. o aferze Panama Papers, podczas której ujawniono poufne dokumenty z rajów podatkowych po wycieku danych z panamskiej kancelarii prawnej Mossack Fonseca, a które to dokumenty dotyczyły aktywów wysoko postawionych polityków i urzędników. Jan Kuciak badał również powiązania słowackich elit z Panama Papers. Na początku października 2018 roku śledczy podczas konferencji prasowej, na której ze względów bezpieczeństwa nie podali swoich personaliów i nie pozwalali rejestrować swoich wizerunków, szerzej poinformowali o osobach, które usłyszały zarzuty w związku ze śmiercią Kuciaka i jego narzeczonej. Było ich łącznie 4. Zleceniodawczynią zbrodni miała być Alena Sukowa, tłumaczka włoskiego, współpracująca z Marianem Kocznerem. W praktyce, wykorzystując fikcyjne profile w mediach społecznościowych, miała podobno nawiązywać kontakty z politykami i biznesmenami, aby zdobywać kompromitujące ich materiały. To ona miała też przekazać bezpośrednim wykonawcom zabójstwa pieniądze, 50 tysięcy euro, choć na tym etapie nie ustalono pochodzenia tych środków. Drugą formą zapłaty było umorzenie długów w wysokości 20 tysięcy euro na rzecz przedsiębiorcy Zoltana A. Bezpośrednim wykonawcą miał być przywoływany już Tomasz S., były funkcjonariusz policji. Pełnomocnictwa do zabójstwa jego kierowcy udzielić miał mu krewny, Mirosław M., zaś rolę pośrednika między Aleną z Susową a egzekutorami miał pełnić wspomniany Zoltan A., który zdecydował się na współpracę ze śledczymi. Dzięki czemu w 2019 roku skazano go na 15 lat więzienia. Podczas realizacji zatrzymań przez Krajową Agencję do Spraw Przestępczości NAKA zabezpieczono 2 sztuki broni, magazynek oraz nabój mający indywidualne cechy odpowiadające magazynkowi wykorzystanemu przez zabójcę. Nie odnaleziono jednak pistoletu, którego użyto do dokonania zbrodni. Ujawniono natomiast telefon komórkowy oraz 3 pojazdy, których najprawdopodobniej użyto w trakcie przygotowań i popełnienia zabójstwa. Według prokuratora generalnego Jaromira Cziżnara, Martina Kusznirowa była przypadkową ofiarą, a sprawca miał zastrzelić jedynie Jana Kuciaka. Materiał dowodowy zebrany w sprawie był bardzo mocny, ale wciąż był to dopiero etap przedstawiania zarzutów. W
październiku 2019 roku w sądzie był już akt oskarżenia wobec aresztowanego do sprawy oszustw finansowych przedsiębiorcy budowlanego Mariana Kocznera, któremu zarzucano teraz zlecenie zabójstwa Kuciaka. W toku postępowania wyszły na jaw powiązania między biznesem a polityką, noszące znamiona nielegalnych układów sięgających policji, prokuratury czy sądów. Stawiało to w złym świetle rządzącą na Słowacji partię Smer SD wraz z jej przywódcą Robertem Fico. To on, będąc jeszcze premierem, wynajmował luksusowy apartament od, jak się później okazało, oszusta finansowego Mariana Kocznera, sąsiadując z nim przez ścianę. Sytuacja dla polityków partii Smer SD była o tyle nieciekawa, że na 2020 rok planowano na Słowacji wybory parlamentarne. Ugrupowanie było liderem, ale opozycja nie pozostawała bierna, co dało się zauważyć, kiedy wybory prezydenckie w czerwcu 2019 roku wygrała Zuzanna Czaputowa. Co ciekawe, to przedstawiciele Smer SD przygotowali w tym samym czasie nowelizację słowackiego prawa prasowego, wprowadzającą tzw. prawo do odpowiedzi. Polegało ono na tym, że jeśli wysoko postawiony polityk czy urzędnik uzna jakąś publikację medialną za nieprawdziwą czy naruszającą jego dobre imię, może zażądać publikacji jego odpowiedzi na stawiane mu zarzuty. Publikacja takiej odpowiedzi byłaby dla redakcji obowiązkowa pod groźbą kary grzywny w wysokości 5000 euro. Wcześniej partia Smer SD wprowadziła już prawo do odpowiedzi w 2008 roku, jednak przepisy uchylono 3 lata później po przejęciu władzy przez inne ugrupowanie. Już wtedy mogło świadczyć to o nieczystej działalności polityków Smer SD, którzy obawiali się jej ujawniania przez dziennikarzy. Również w październiku 2019 roku słowacki Dennik N opublikował nagrania, z których wynikało, że były już prokurator generalny Słowacji Dobrosław Trnka szantażował przedsiębiorców nagraniami, które mogły ich skompromitować w oczach opinii publicznej. Jednym z takich przedsiębiorców był nie kto inny, a Marian KocznerŻądał on od Trnki zwrotu nagrań. Główną postacią tej afery był też dobry znajomy Kocznera Jarosław Haszczak z grupy finansowej Penta. Nagrania pochodziły z operacji Goryl z lat 2005-2006, którą prowadziły słowackie służby specjalne, podsłuchując polityków Roberta Fico i Mikolasza Dzurindę. Podejrzewano ich o to, że w zamian za wysokie łapówki byli przychylni działalności poszczególnych przedsiębiorców. W kwietniu 2020 roku oskarżony o dokonanie zabójstwa Jana Kuciaka i jego narzeczonej Mirosław M., pierwotnie podejrzewany o pomocnictwo jako kierowca podczas zdarzenia, usłyszał wyrok. Specjalny sąd w Pezinoku pod Bratysławą skazał go na 23 lata pozbawienia wolności. Mirosław M. przyznał się nie tylko do zabójstwa Kuciaka i Kusznirowej, ale także do egzekucji na przedsiębiorcy Peterze Molnarze z 2016 roku. W związku z tym jego wątek wyłączono do odrębnego postępowania. Prokuratura zażądała dla niego kary 25 lat lub dożywotniego pozbawienia wolności. Po ogłoszeniu kary 23 lat więzienia śledczy odwołali się. Efektem w grudniu 2020 roku było podniesienie kary dla Mirosława M. z 23 do 25 lat za więziennymi murami przez Sąd Najwyższy. Wrzesień 2020 roku przyniósł wyrok 25 lat pozbawienia wolności za udział w zabójstwie dla byłego funkcjonariusza policji Tomasza S. i niespodziewane, choć w pewnym sensie spodziewane, biorąc pod uwagę, że na Słowacji wysoko u władzy była mafia, uniewinnienie oskarżonych o zlecenie zabójstwa Kuciaka, przedsiębiorcy Mariana Kocznera i tłumaczki Aleny Zusowej. Orzeczenie sądu nie zapadło jednomyślnie, a prokuratura zapowiedziała odwołanie. Sprawa miała trafić do Słowackiego Sądu Najwyższego. Koczner mimo uniewinnienia nie odzyskał wolności. Wcześniej skazano go bowiem na 19 lat pozbawienia wolności za oszustwa finansowe. Dodatkowo śledczy przyglądają się jeszcze kwestii możliwości zlecenia przez Kocznera i Susową dwóch innych zabójstw. Choć uniewinnienie zszokowało opinię publiczną, zaskoczenie wyraziła w swoich mediach społecznościowych nawet prezydent Słowacji Zuzanna Czaputowa. W sprawie zabrakło twardych dowodów, a były jedynie poszlaki. Z rozmów Kocznera z Zusową nie wynikało wprost, by planowali oni zabójstwo, zaś zeznania Zoltana A., wskazującego Kocznera jako zleceniodawcę, które częściowo wyciekły do sieci, uznano za niewiarygodne.
kłamał kiedyś w innym postępowaniu, a i w tym zdarzało mu się przedstawiać pewne kwestie niespójnie czy niezgodnie z prawdą. Miał też powód, by obciążać Kocznera i Zusową. Był im winien pieniądze. Sam motyw tej dwójki nie wystarczył natomiast, by uznać ich za winnych zlecenia zabójstwa Kuciaka. W tym kontekście na pewno nie byli jedynymi, którzy chcieli pozbyć się dziennikarza. W listopadzie 2020 roku Krajowa Agencja do Spraw Przestępczości NAKA oskarżyła w ramach operacji Czyściec niemal wszystkich byłych członków kierownictwa słowackiej policji o współpracę z mafią oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej, kierowanej przez oligarchę Norberta Bodora, syna właściciela Agencji Ochrony i przyjaciela Mariana Kocznera, a do tego krewnego byłego szefa policji Tibora Gaszpara. Zarzuty nie ominęły też samego Bodora i Gaszpara. Zatrzymany został też adwokat tego pierwszego oraz Mariana Kocznera, Marek Para. W grupie mieli znaleźć się też naczelnicy wydziałów antykorupcyjnego, wywiadu finansowego, a nawet prokurator specjalny Kowaczyk. Przestępcy wielokrotnie weryfikowali w policyjnych bazach polityków partii Smer SD czy dziennikarzy, w tym Jana Kuciaka. Działania śledczych w sprawie śmierci jego i jego narzeczonej nie zakończyły się. W lutym 2021 roku dziennik SME, powołując się na prokuraturę, poinformował, że pojawiły się nowe dowody związane z Marianem Kocznerem i Aleną Zusową, uniewinnionymi od zarzutów zlecenia zabójstwa. Dowody te miały dotyczyć kontaktów pomiędzy tą dwójką po zabójstwie oraz tego, w jaki sposób i gdzie się przemieszczali. Analiza tych danych pozwoliła śledczym uznać, że przedsiębiorca i tłumaczka kłamali. Wzięto pod uwagę także historię przeglądania internetu na ich urządzeniach elektronicznych, która wskazywała, że dzień po zabójstwie częściej niż zwykle sprawdzali doniesienia portali informacyjnych. Wtedy też opaska na ręku Zusowej, monitorująca takie wskazania jak tętno, pokazała 161 uderzeń na minutę, co samo w sobie jest wysoką wartością, a w przypadku Zusowej nie zdarzyło się to ani nigdy wcześniej, ani później. Część dowodów prokuratura miała przedłożyć sądowi krótko przed ogłoszeniem wyroku uniewinniającego we wrześniu 2020 roku, ale sąd ich nie uwzględnił. Po ujawnieniu nowych dowodów w czerwcu 2021 roku słowacki Sąd Najwyższy uchylił wyrok uniewinniający Mariana Kocznera i Alenę Zusową od zarzutów zlecenia zabójstwa dziennikarza Jana Kuciaka. Pierwszą rozprawę w nowym procesie zaplanowano na 28 lutego 2022 roku. Nieco wcześniej, bo na początku lipca 2021 roku, rozpoczął się natomiast proces Duszana Kowaczika, byłego szefa prokuratury specjalnej, który przez kilkanaście lat zwalczał korupcję. Ostatecznie sam usłyszał zarzuty współpracy z mafią. Miał przekazywać gangsterom niejawne informacje i nadużywać władzy, w tym nie wnosić oskarżenia w sprawach, w których powinien był to zrobić. Dotyczyło to kilkudziesięciu postępowań. 20 kwietnia 2002 roku były trzykrotny premier Słowacji Robert Fico i tamtejszy były również trzykrotny minister spraw wewnętrznych Robert Kaliniak z partii Smer SD rządzili z małymi przerwami od 2006 do 2018 roku, zostali oskarżeni o założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Pierwszy z nich, jako poseł posiadający immunitet, otrzymał wezwanie na przesłuchanie. Drugiego doprowadzono na nie po zatrzymaniu. Fico i Kaliniak mieli nadużywać dostępu do informacji niepublicznych, zbierając materiały na swoich oponentów politycznych, m.in. ówczesnego prezydenta Andrzeja Kiskę czy prokuratora Wasila Szpirkę. Jednym z głównych dowodów w sprawie były zapisy rozmów z aplikacji Trima, w której Marian Kocznerpisał z Norbertem Bodorem. W ich rozmowach Robert Fico był określany mianem szefa. Z kontekstu wynika, że Fico jako premier chronił grupę Bodora nawet po tym, jak część jej członków była już za kratami. Kocznier pisał też z Jarosławem Haszczakiem, któremu w jednej z wiadomości przekazał, że już pracuje nad od***em tego chu***a. Czas zgadza się z wydarzeniami dotyczącymi zabójstwa Jana Kuciaka. To wskazywałoby na to, że głównym zleceniodawcą zbrodni wcale nie musiał być Kocznier, a ktoś jeszcze wyżej, komu liczne przecieki do prasy ułatwiały zacieranie śladów. To tym bardziej prawdopodobne, że zlecenie powiązała z Haszczakiem Alena Zusowa, a także to, że Kuciak miał obszerne materiały na temat grupy Penta i chciał spotkać się z kimś z jej zarządu.
podobny sposób, skupiając się na roli Kochnera w sprawie, odsunięto na bok wątek interesów włoskiej Nanghetty na Słowacji. Co ciekawe, dane z aplikacji Trima znalazły się w posiadaniu śledczych dzięki byłemu szefowi słowackich służb specjalnych Petrowi Tothowi, który potem współpracował z Kochnerem, zbierając dla niego materiały kompromitujące dziennikarzy. A gdy Kochner trafił za kratki, zapewniał mu pomoc. W końcu jednak zgłosił się do prokuratury z telefonem komórkowym Kochnera oraz kodem do jego odblokowania. Co istotne, Petr Toth był w sprawie tajnym świadkiem, którego dane z nieznanego bliżej powodu na pewnym etapie ujawniły media. Inny interesujący wątek dotyczy tego, że Robert Kaliniak, mimo oskarżenia, był jednocześnie obrońcą Norberta Bodora w procesie dotyczącym defraudacji środków unijnych przeznaczonych na rozwój rolnictwa, a więc w sprawie, nad którą pracował zamordowany dziennikarz Jan Kuciak. Kaliniak należy też do zespołu prawników pod wodzą Mirosława Wybocha, reprezentując oligarchę Józefa Brhela, oskarżonego o korupcję. Fico i Kaliniak w jednym z postępowań są natomiast reprezentowani przez Davida Lindnera, obecnie adwokata, a dawniej byłego prezesa sądu w Bratysławie, oskarżonego o korupcję i wpływania na niezawisłość sądów, prywatnie zaś znajomego przedsiębiorcy Mariana Kochnera. Oni też korespondowali ze sobą z wykorzystaniem aplikacji Trima. Uważa się, że Robert Fico przeczuwał zbierające się nad nim czarne chmury. Dlatego zaczął coraz częściej zwoływać konferencje prasowe, przedstawiać różne teorie spiskowe, a w końcu ujawnił nawet informacje o tajnym transporcie broni ze Słowacji do Ukrainy. Wszystko po to, by podkopać i tak już niskie zaufanie do władz. Rodzice Jana Kuciaka i Martiny Kusznirowej nie wierzą już w sprawiedliwość. Uważają, że ich dzieci zabiły brudne pieniądze. Liczą jednak na doprowadzenie sprawy do końca. Ich dom w Wielkiej Maczy planują zburzyć, a na jego miejscu utworzyć Park Wolności Słowa, w którym każdy dziennikarz będzie mógł zasadzić drzewo. To wszystko na dzisiaj. Jeśli zainteresowały Was kryminalne opowieści świat o słowackiej mafii, zachęcamy do oglądania kolejnych wydań tej serii. Możecie też zostawić pod tym materiałem łapkę w górę i podzielić się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Zapraszamy do zasubskrybowania kanału Podejrzani oraz kliknięcia ikony dzwonka, aby nie przegapić żadnych nowych materiałów. O słowackiej mafii można także posłuchać w formie podcastu Kryminalne Opowieści na platformach Spotify, Apple Podcast oraz Empik Go. Zachęcamy również do skorzystania z opcji wspierania kanału YouTube Podejrzani, za co można zyskać wiele bonusów i nagród, takich jak wcześniejszy dostęp do nowych materiałów czy specjalnej serii reportaży i wywiadów tylko dla wspierających. Do zobaczenia wkrótce. Czytał Maciej Marcinkowski.